Dzień dobry, proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej edycji Simp czy Skin. Dzisiaj mamy przed nami 8 kawalerów, którzy stoczą walkę o serce jednej niewiasty, którą możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka. No więc wybrałam takie miejsce dość spokojne, już ognisko rozpalone, jak widać. Hej, lubię pieski, nie lubię hawajskiej, naprawdę. I mam swojego własnego kaktusa, który się nazywa Eustachy. Ale zanim przejdziemy do pierwszej rundy, poznajmy zasady. 8 kawalerów staje do walki o serce jednej niewiasty. Po każdej rundzie niewiasta odrzuca jednego z kawalerów. Kawalerowie w sekrecie przed niewiastą deklarują, czy są w konkursie, żeby zdobyć jej serce, czy żeby wygrać skina. W pierwszej rundzie nasza niewiasta zobaczy tylko i wyłącznie czempiona i skórkę, jaką wybrał dany kawaler. Zacznijmy może od góry. Mamy tutaj Lulu, trenerkę smoków, jeżeli się nie mylę. Smoczki są super. Drugi w kolejności. Czy to jest Jean? Pobój się, to ty! Jakiś taki piekielny, plecy mu płoną. Fajnie się pali. Trzeci w kolejności to jest Talon, też jakiś piękny, ma jakąś różę na swoim ostrzu. Co to jest za ruch?! Następny w kolejności, piękny Lucian, taki złoty, widać, że się powodzi. I emotkę robi na ziemi, ale ekstra. Następny w kolejności to jest Thresh. Chyba w każdej edycji teraz już był ten Thresh. No bo to jest najlepszy skin do Thresha. Kolejny uczestnik, Niko. Ona może się zmienić w dowolną z tych postaci. Siema! Kolejny kandydat. To wygląda na jakiś bogaty skin, ale jest jakiś taki brzydki? On wygląda, jakby miał na sobie suknię ślubną. No i trochę wygląda jak ogórki kiszone. I'm a pickle! I ostatni kandydat to piesek. O, jaki słodki. Moje pole. Zobaczyliśmy wszystkich kandydatów w pierwszej rundzie. Teraz, Vinequill, twoim zadaniem będzie pożegnanie się z jedną z osób. Czy masz jakiegoś kandydata, który najbardziej ci wpadł w oko? Tak, Niko. A kto najmniej ci przypadł do gustu? Z ciężkim sercem myślę, że musimy pożegnać Luciana. Ja? To teraz dowiedzmy się jeszcze, co wybrał Lucian. Kina. Dobra, to jednak nie jest mi przykro. W drugiej rundzie usłyszymy naszych kawalerów. Będą oni mogli się przedstawić jednym zdaniem. Zaczniemy od jej name. Młody, perspektywiczny, Hi. Kochający kompon z midlane'a. Jax. Jestem Krzysiu, 18 lat, nie lubię hawajskiej i highlight w życie, bo to prestiż skin S. Lećmy dalej. Niko, przedstaw się jednym zdaniem. Cześć, jestem Dyzio, rozmienięcie tego imienia to Dionizy, jak ten bóg mi wina w mitologii greckiej. A propos mitologii, to wyglądasz jak złoto i może mi dasz szansę na kolejną rundę. Jezus, ale pun! Trochę się zgubiłam w tym, co zostało powiedziane. Threshu, zapraszamy cię do przedstawienia się. Cześć, jestem Dawid, jestem miłym, ciekawym, z humorem, troskliwym chłopakiem i twój nick na Discordzie to Zireael, czyli miecz od Ciri, który Esterhazy przekazał jej, może ty podarujesz mi swoje serce. Tu też było tyle średników, że ja pierdzielę, pani od polskiego by się złapała za głowę. Mi się bardzo podobało to zdanie, nieważne tam zdanie pani od polskiego. Talon, zapraszamy cię na środek, przedstaw się. Witam, jestem Kuba, mam 18 lat. Jestem miły, trochę głupi, ale sądzę, że możemy się dogadać. Tak, z pewnością, szczególnie na jednej linii. Ginie, twoje jedno zdanie? Siemanko, jestem Damian, jestem trochę stary i zgorzkniały, a ostatnio chciałem zostać pantoflem, więc liczę, że się uda. Nie lubię osób, które są pantoflami. Dobra, i ostatni kandydat, Lulu. Siema! Co tam? No ja jestem Maciek, uwielbiam muzykę i obladzać na bocie jako support. Nara! Poczekaj chwilę, muszę przetrawić cringe. Ale nie, dobra, dobra, proszę dać mi drugą szansę. Mogę drugą szansę? Tak. Jestem Maciek, uwielbiam muzykę, nienawidzę hawajskiej. Jeżeli będziesz chciała, to mogę ci też na randce zagrać ładną pięść. No chyba trochę lepiej, co? Tak, zdecydowanie. Trzeba było tak od razu. W takim razie chyba już pora. Powiedz nam, z kim się pożegnamy w rundzie numer 2. Myślę, że pożegnamy się w tej rundzie z panem Kofem. Ach, niestety, Hakox. Czy chcesz coś powiedzieć, zanim zdradzę, co wybrałeś? Chyba nie. No nie, jaki smutny głos. To jest wyjątkowo smutna chwila, bo Hakox wybrał Simpa. Dobra, przejdźmy do rundy numer 3. Ta runda nazywa się Pokaż swój pokój. No i tak jak sama nazwa wskazuje, zobaczymy pokoje naszych kandydatów. Zacznijmy może od tego, że mam na ścianie deskę. Amerykański styl. Złamałem sobie na niej rękę, dlatego jej za bardzo nie lubię, ale dalej będę na niej nie jeździł. Przechodząc dalej, no jest tutaj siłownia, tak? Tutaj jakaś sztanga, szafy. I moje stanowisko całe. Jakaś farba do włosów, bo farbowałem sobie włosy. Potem zobaczysz, może jak mnie przepuścisz dalej, jest git.
Spokojnie, zbyt duże, tak 10 na 8 metrów. Posprzątałem nawet dla ciebie. Mam tam jakąś gitarkę z tyłu, czasami na niej ram. Też mam trochę zakracony, bo mi przynieśli jakieś randomowe rzeczy. Tutaj są moje drzwi wejściowe do pokoju, otłumione, bo było słychać za dużo rzeczy, jak grałem. Nie p***aj stąd z pokoju już! Tutaj jest żwirek do kota. Tu jakieś handle, ale ich nie używam, bo są za lekkie, wiecie o co chodzi. Pudzianowski to mój wujek. Tutaj mamy moje łóżko, pościelone jak widać, no, szafa. Tu taki przyrząd, którym będę się bronił. Budzik. Tak, i tutaj jest moje, można powiedzieć, nawet narzędzie pracy wraz właśnie z narzędziem, którym jest mikrofon. Ponieważ zajmuję się półprofesjonalnie komentarzem wyścigów Formuły 1. Wiem, że kochasz psy, dlatego mam tu takiego słodkiego pieska. Tak więc chciałbym cię zaprosić do mojego pokoju magicznego, w którym emanuje niesamowity indie vibe. Tak jak mówiłem w poprzedniej rundzie, kocham muzykę. A jeżeli chciałabyś się dowiedzieć, co jest w drugiej części pokoju, to musisz przy mnie zostać. Ja już myślałem, że to jest zaproszenie do tego pokoju. Również zapraszam do pokoju. Uczęszczę jakąś kawusią dobrą. Szkoda, że nie lubię kawy. To co, Dyzio? Ciebie jeszcze nie było, nie? Chwila, bo stary ganga robi, prawda? To ja zeszłem od stanowiska. Dosyć pokój duży, także chwilę zajmie. To tu jest monitorek, klawiaturka, świeci się wszystko. Profesjonalna podstawka pod mikrofon z pudełka. Mm. Oczywiście znajdzie się w pokoju również papier, bo jestem uczulony na kurz. Tu jest organizer z ołówkami, bo rysuję dużo. Tu mam pudełka po butach, książki, leki oraz chory jak tchórzliwy pies. Masz kaktusa nazwanego Eustach oraz lubisz pieski. Wszystko się zgadza i znajduje w tej kreskówce. Jak ograł, nie wierzę. Dobrze, ty, on ma dziurę w domu. To jest strych, znajduje się w moim pokoju, sadgę. Tu mam buty, wiatrak oraz hantle. Do ćwiczenia. Jeden trzyma drzwi, bo się otwierają. Tam kurteczki. Tu lustro. Nie przejdę dalej, bo mnie będzie widać. Tu jeszcze mogę zaprezentować krzesło gamingowe z Ikei. Oraz piękne łóżko. Oraz tam można zauważyć piękne angielskie okno, które ma kraty. Oraz misie z gry Angry Birds, żeby trzymały ciepło, bo okno jest popsute. Czy mnie słychać dobrze? No to tak, moje bardzo świecące krzesełko. Niestety. Ja mam taką świecącą myszkę, więc pasujemy do siebie. Tam też mam LEDziki, więc wiesz. Na ścianie niestety nic nie ma, bo mi zleciały fototapety. Tutaj od razu mam łóżeczko, ale go nie widać, niestety. Tam już. Jak zobaczyłeś swój nos. Nieprawda. Tam jeszcze mam tylko ewentualnie swoją biblioteczkę Wiedźmina i innych rzeczy z Wiedźmina, ale niestety nie mogę jej pokazać, bo mi kabel przeszkadza. Myślę, że nasza niewiasta zrozumie. Dobra, Vinequill, mamy za sobą trzecią rundę. Poznałaś sytuację mieszkaniową naszych kawalerów. Zobaczyłaś wszystkie z ich łóżek. No te pokoje już coś nam mówią o tym, jakie charaktery mają poszczególni kawalerowie. Powiedz nam, czy jest ktoś, kto spodobał ci się najbardziej? Akurat tutaj miałabym problem z odpowiedzią. Okej, okay, ale na pewno był ktoś, kto najmniej ci się spodobał i odpadnie w tej rundzie, tak? Tak. Vinequill, powiedz nam, kto odpada. W tej rundzie odpada Cheese. Bo i tak wolę facetów, chodźcie na ramkę, panowie, dzięki za granie. Ile tu jest impostorów, przepraszam bardzo. Powiedzmy się w takim razie, co wybrał Yanaim, a wybrał on Gina. W rundzie numer 4 zobaczymy lica naszych kawalerów. Oczywiście będą też mogli powiedzieć coś od siebie. Zaczynamy może od Venoxa. Pokaż nam się. Bardzo serdecznie. A mogę coś pokazać? Żeby nie było, że kłamałem z tym wężem, mam już pojemnik gotowy na węża. Na małego jak będzie. Aha, pojemnik. Dobra, myślałem, że będzie wąż. Będzie wąż, bo ma tęczowy. Brazylijski. Dziękujemy. To następna osoba może doktor Bariera. Siema, to ja. Możesz coś powiedzieć. No mam nadzieję, okay, że trafię w twoje gusta, jak nie, to idę się popłakać. Nie musisz iść. Jakaś sugestia. Może teraz Dyzio. Dobra, mimo że mam kota na koszuli, to mam też to zdjęcie. I spójrz tylko na to. Ukulele, zagram ci na nim w następnej rundzie, jak nie weźmiesz. Dobrze się zareklamował. I zauważ ten napis tam. Kogo my tam jeszcze mamy? Seba Supercharger. Dzień dobry, to moja twarz właśnie. Tutaj mam pieska i może nie mam ukulele ani gitary, ale tutaj mam taki instrument. Są to moje struny głosowe, którymi już mogę zdradzić, że zaśpiewałem dla ciebie piosenkę. No i to jest też twarz, którą będziesz mogła oglądać, jak będziemy oglądali razem Naruto. To trafi! Muszę powiedzieć, że masz cudownego pieska. Dziękuję bardzo. Dobra, kogo jeszcze nie było? Pierogi, tak?
Myślę, że możesz coś powiedzieć o swojej koszulce. Pokemony, bardzo fajnie. Chciałem dodać, że jestem zbulwersowany, że wykorzystywali to, co ja chciałem. Tamten poleciał od Naruto, jeszcze inny mi zabrał. Okej, za nami runda numer 4. Poznaliśmy oblicza wszystkich naszych pozostałych kawalerów, Vinequill. Zapytam, czy masz jakiegoś faworyta? Mogę powiedzieć, że mam, ale nie lubię tego robić, więc nie powiem. No niestety teraz to trudniejsze pytanie. Myślę, że smutniejsze też dla naszych kandydatów. Kto z nich odpadnie w tej rundzie? To dość ciężka decyzja, ale w tej rundzie odpada Venox. A tak się starał, tak walczył. A ja teraz odkryję karty i powiem, co wybrał Venox. Venox wybrał... Kina. Z jednego powodu. Jakiego? Że już zajęty. Proszę Państwa, przed nami runda numer 5. Nazywa się ona Pokaż swój talent, Seba Supercharger. Co przygotowałeś? Przygotowałem piosenkę. Chyba poczułem coś do ciebie, czy czujesz to samo? Znów po kąpieli patrzę w lustro gdzieś o 8 rano i wiem, że dla ciebie nie liczy się tylko to siano. Wiem, że gdzieś jest ta miłość i znajdę ją. Chciałbym otworzyć się o wschodzie słońca. Czuję, że nasza relacja już nie ma końca. Jesteś czuła, zabawna, no i gorąca. Wiesz, że kocham cię, chciałbym cię mieć. No brawo! Jak mam być szczera, to odebrało mi mowę. Wow. Proszę, proszę. To co, może Dizio następny? Będzie taka ballada. Powiedz no, ma kochana. Cóż są warte te miniony? Skiny, smoki, trzy barony, o których tu tylu marzy. Czyż nie wystarczy twe serce, które miłością chce obdarzyć? Julio, także wybierz mnie, a nie pożałujesz. Kaktusem Stachy i ty mnie potrzebujesz. Jeszcze tego może nie wiesz, ale uwierz. Brawo! Pięknie, pięknie. To co, posłuchamy teraz Pierogów. Nie obiecuję nic, to będzie szybkie. Nie do końca oryginal, ale wykonanie będzie moje. Zarypałem się w ciebie, jak cięcio w drzewie. Brawo! Było doskonałe. Zapraszamy cię, Bariero. W sami muzycy, co tu się dzieje? I try to find myself every day, every day, every day, every day. Brawo! Nie, to wydaje mi się, że tutaj do Felix the Baker kandydat, a nie do Simple Skills. No to co, mamy wszystkich kandydatów. Współczujecie, szczerze mówiąc, Vinequill. Powiedz nam, kto odpadnie w tej rundzie. Zanim powiem, jesteście niesamowici. Zrobiliście na mnie tak niesamowite wrażenie, że ja tutaj mam taki problem, że to jest kosmos. Biorąc pod uwagę tę rundę z bólem serca, żegnam Pierogi. Jestem usatysfakcjonowany, że zrobiłem to, co zrobiłem i widzimy się wieczorem na lodzie. Wybrał content. Zdradźmy, co wybrał Pierogi. Wybrał. I ja też z bólem serca to mówię. Simpa. W rundzie 6. Kawalerowie będą musieli przekonać niewiastę, że wybrali Simpa. Dyziu, powiedzmy, że masz minutę. Dobra, jako już jestem w tym etapie, najpierw powiem, dlaczego wybrałem Niko w ogóle. By uświadomić ci, że jestem najlepszym wyborem z tej trójki. Zapytasz dlaczego? Dlaczego? Ponieważ Niko może stać się każdym, czyli mogę być każdym, kogo sobie wymarzysz albo potrzebujesz. Ponadto, wiesz, to be honest, szczerze ci powiem. Jestem jedyną osobą, która została, która wybrała Simpa. Jeżeli szukasz kogoś do duo Q, tak jak napisałaś, to ja! Nie minęła minuta, ale że to wszystko, to to wszystko. To może teraz doktor Bariera. Nie wiem, czy pamiętasz, tak jak w pierwszej rundzie cię scringe'owałem, bo to byłem ja. To od tamtego momentu trochę ucichłem, bo znowu sobie przypomniałem, że już wiem, czemu nie mam znajomych i że wiem, dlaczego przyszedłem do tego programu. Więc wybrałem Simpa, no, żeby się z tobą zaprzyjaźnić. Stop! I w takim razie ostatni z naszej złotej trójcy, Seba Supercharger. Nie komentujmy tego, Niku. Oddaję ci głos. Cześć. Przekonać się muszę, że wybrałem Simpa. Po prostu jestem, można powiedzieć, lekko zażenowany tym Londyńczykiem, czy skąd on tam jest, że potrafi tak kłamać. Ale nie będę tutaj mówił, że wybrałem Simpa, bo to oczywiste. Po prostu wydaje mi się, że moja piosenka, którą napisałem sam od serca, mówi sama za siebie. I właśnie na naszej brudnej randce pokażę ci więcej.
Okej, okay. Ta runda też chyba nie będzie należała do najłatwiejszych, szczególnie jeśli chodzi o twój wybór, Vinequill, także oddaję tobie głos. Na początku chcę powiedzieć, że jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, że zostały 3 simpy. Jak to jest możliwe? Przecież nikt by z nich nie kłamał. Jak to się stało? W tej rundzie nie mam aż takiego problemu z wyborem. Jeden z kandydatów powiedział, że mógłby stać się dla mnie każdym. Ja od kandydata oczekuję, żeby był po prostu sobą. Byłem skina! Co, i tak jestem gejem. Ha! Gej! Przejdźmy do wielkiego finału. W wielkim finale, tak jak kawalerowie w poprzednich rundach, niewiasta miała pokazać swoje oblicze. Proszę Państwa, przed nami wielki finał. Będziecie mieli minutę, którą będziecie mogli spędzić na takiej, powiedziałbym, troszkę udawanej, troszkę wirtualnej randce z Vinequill. Zacznijmy może od doktora Bariery. Cześć. Jak tam się czujesz? Ej, jest całkiem w porządku. Dobra, to ja może się tak zapytam od razu. Jakbyśmy byli teraz w randce, to gdzie byś chciała pójść? Ja bym chciał ci jak najbardziej dogodzić. To zależy od nastroju, wiesz? Myślę, że moglibyśmy się przejść. Świetnie, ja też lubię bardzo takie spacery spontaniczne. Ja bym chciał się dowiedzieć od ciebie też na przykład, jakiej muzyki słuchasz. Powiem ci szczerze, że słucham wszystkiego, co wpadnie mi w ucho. Nie mam określonego typu, ale jeśli już bym miała wybrać, to bardziej w rock. A jakby jakaś bardziej specyfika rocka? Nie, nie. Nie, stricte w sensie rock, tak, najprostszy. Tak, po prostu. Wszystko, kumam, co związane. Kumam. Stop! Koniec czasu! To była pierwsza rundka próbna. Cześć, miło cię w końcu zobaczyć. Takie pierwsze pytanie, czy lubisz muzykę? Powiem ci szczerze, że słucham wszystkiego, co wpadnie mi w ucho. Tak, bardzo lubię. To może zagram coś nam romantycznego? W takiej lokacji, przy romantycznej muzyce, przy szczerych uczuciach, zetknąć się ustami, pocałować się w romantyczny sposób. Może chodź za mną, zaprowadzę cię tutaj nad wodę, ponieważ tu również bardzo fajnie można spędzić czas. Mam nadzieję, że... Oj, uważaj, uważaj! Wracając, możesz popatrzeć w moją torbę, mam tutaj chłodne serce. Mam nadzieję, że rozpalę twoje, a ty moje uzdrowisz. Stop, to koniec randki. Teraz Vinequill. Twoim zadaniem po pierwsze będzie wyczucie, kto jest tutaj ze szczerymi intencjami, a kto tylko ma się dla skina. No i po drugie, wybranie tej osoby, która tobie się bardziej podobała. Na początku powiem, że absolutnie ci nie wierzę. Raz człowiek skłamie, raz. No gra się skończyła. No cóż, randki bardzo mi się podobały. Miały trochę inny charakter, ale przez to też mam cięższy wybór. Moją decyzją jest, żeby zwycięzcą obecnej edycji Sims czy Skin został Beba Super Patrick. Powiem, dziwnie mi się przechodzi. Może po prostu Dako. Gratulacje dla Dako. Najpierw zdradźmy, co wybrał Bariera. Czy chcesz coś powiedzieć najpierw? Szkoda, że nie wygrałem, ale cieszę się, jak daleko zaszedłem. To teraz po tych słowach, jakże miłych, ja zdradzę, że doktor Bariera wybrał skina. Przed nami ostatnia decyzja tej edycji. Będzie ona niestety również należała do ciebie, Vinequill. Będziesz musiała wybrać, czy wybierasz Simpa, czy wybierasz skina. A dopiero potem dowiesz się, co wybrał Dako. Aka Seba Supercharger. No więc z tego miejsca chciałabym się zwrócić do tych wszystkich osób, komentarzy z poprzedniej edycji, którzy mówili, że dziewczyny to są takie materialistki, i powiedzieć, że mieli rację, ponieważ wybieram skina. Dobrze zdejtowane. Smacznego banana. Dobra, ja zdradzam, co wybrał Dako. Dako wybrał Simpa! Mówiłeś, że ten, że finalista żyje w następnym odcinku, nie? Możemy tak zrobić, szczególnie, że zostałeś tak pokrzywdzony. No i wtedy mi to pasuje. Umówmy się tak, kawalerem w następnej edycji będzie Dako. Zapraszam do składania zgłoszeń. Tam w przypiętym komentarzu będzie napisane, co musi się znaleźć w takim zgłoszeniu. No i zobaczymy, być może uda mu się znaleźć miłość w następnej edycji.